Morgenstern, znakomicie Peter Prewc, no i teraz Tomasz Dittkart. Tutaj wszystkie flagi, jak Państwo widzą, biało-czerwono-białe w górze. Wielki doping dla tego chłopaka, który staje przed nieprawdopodobną szansą. Wierzę, że ją wykorzysta, bo cały czas prezentuje bardzo równą formę. Tomasz Dittkart, czy zwycięzca 62. turnieju czterech skoczni? Tak jest! Tak jest! Zwycięzca całego turnieju, to nie ulega wątpliwości, ale czy wygra dzisiejszy konkurs? Za chwilę się o tym przekonamy. 140 metrów, musi wygrać, musi wygrać. 141,5 pokazuje komputer, potrzebował, ale zobacz na noty, 19,5 razy 3, 2,19, ale 1,9 punktu, a więc to też wszystko będzie blisko. Już przyjmuje Tomasz Dittkart, gratulacje, wielka radość rodziców Tomasa Dittkarta. On może się cieszyć ze zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Szósty Austriak z rzędu, po raz szósty Austriacy z rzędu wygrywają turniej czterech skoczni. Ale który będzie w tym konkursie? No zobaczymy, odległość świetna, ale rzeczywiście więcej punktów dodanych miał Peter Prewc, a przewaga Dittkarta nad Słoweńcem po pierwszej rundzie to były tylko 0,2 punktu. No odległością zyskał nieco, trochę stracił mniej dodanych punktów za wiatr, no więc tutaj naprawdę będzie minimalna różnica między czołową trójką, Prewcem, Dittkartem i Morgensternem. Wiadomo, ale... Morgi na trzecim stopniu podium, Prewc na razie... Pierwszy. Liderem, ale czy będzie pierwszy, czy drugi, za chwilę się przekonamy. No to byłaby piękna historia, gdyby wygrał ostatni konkurs, tym samym przypieczętował swoje zwycięstwo i wszystko na to wskazuje, że Tomasz Dittkart wygrywa dzisiejszy konkurs. Tomasz Dittkart najlepszy dzisiaj i najlepszy w całym 62. turnieju czterech skoczni.